Hej, ta naklejka, dzisiaj będziemy wkurzać graczy. Nie, to nie będzie trollowanie. To będzie po prostu wkurzanie. Zapewne niektórzy będą myśleli, że po prostu są właśnie trollowani, ale to będzie na innej zasadzie działać. Tak więc jeżeli będzie wam się podobała ta seria, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli będzie dużo kciuków w górę, na pewno będziemy kontynuować, ponieważ będę wiedział, że wam się to podoba. Tak więc zaczynamy. Jest dosyć wcześnie, znaczy się wszyscy w szkole jeszcze są, tak więc jest mało osób, znaczy jest 14, ale wiadomo, że wszyscy jeszcze w szkole są. To może ja się ujawnię. Ja się już ujawnię i pójdziemy sobie do kogo? Do Frostmana i zobaczymy, co on robi. On sobie lata, ale ja go zacznę kikować, czyli wyrzucać z serwera i będę to nazywał test, że testuję. Tak więc dobra, pierwszy zaliczony. Dobra, teraz sobie kliknę test 2. Dobra, myślę, że już zaczął się wkurzać i irytować. Mam nadzieję, że zaczął się już wkurzać i irytować, ponieważ na tym to polega. Sorki, już nie będę testowałem. Dobra, teraz nabierzemy go, że testowałem tylko coś. Tak więc teraz napisałem mu, że już nie będę. Tak więc może jeszcze raz go kikniemy. Test 3. Oj, musi się wkurzyć. Oj, musi się wkurzyć. Frostman, ja wiem, że się wkurzasz. Ja wiem. Dobra, mamy tutaj perełkę i ma tutaj też koblarkę i tak dalej. To może my weźmiemy sobie tutaj lawę i jej to... Nie lawę. Wodę. Water. I jej to tutaj zalejemy. Pyk. Zrobimy dzień, żebyście widzieli wszystko. Nie. Oj! Proszę to postawić. No nie, ona to bierze. To mam pomysł. Może w takim razie, skoro tutaj lawę bierze, to zalejemy wodą. Znaczy się wodę. O kurde, to nie... A! To nie wyszło tak! Sorki! Dobrze, że ominęło wszystko, przepraszam. Już to naprawiam. Myślę, że już zaczęła się troszkę wkurzać. Siema ziom, ziom 12. Nie potrzebujesz chyba tych kaktusów, prawda? Ja sobie je chętnie wezmę. I teraz ziom, dzięki za kaktusy. Dziękuję. Do widzenia. Papa. Papa. I teraz już mnie nie widzi. Dobra, a teraz pójdziemy sobie do niego i mu odłożymy teraz szybko te kaktusy, że nawet się nie zorientuje. Oj, dobra, poczekajcie, że... Co on tu robi? Teraz on mnie nie widzi. Co on tu robi? Dobra, oddamy mu szybko kaktusy. Pyk, pyk. Dobra, nawet chyba nie zauważył. Oj, chyba już zauważył, że są jednak te kaktusy. Dobra, słuchajcie, mamy tutaj gracza Froskurina. Halo, Froskurin. Froskurin ma tutaj sobie kurczaczka, tak? Prawda? Halo, tu jestem. Widzisz mnie? Dzień dobry. To teraz może podpalimy mu tą kurkę. I pyk. Oj, oj. Oj. No ej, nawet się nie zapytasz, o co chodzi. Witam. No nawet się nie zapytał, o co chodzi. On chyba nie był przywiązany do tej kury, coś mi się wydaje. Tak mi się coś wydaje. Dobra, oddamy mu tą kurkę. A teraz znowu ją spalimy. A teraz znowu mu ją oddamy. Sasu GP, zrobimy to samo. Widzę, że on już chyba jest bardziej przywiązany do kurki. Tak mi się przynajmniej wydaje. To mu troszkę. Dziękuję. Dziękuję za mięsko. O, taki gracz napisał nie. Tutaj. Dziękuję. Kocham was za to. Tacy dobroduszni. Tacy dobroduszni. Mój kurczak. To był twój kurczak. O kurde, przepraszam, taki gracz. Ja nie chciałem. Ja nie chciałem, ale to samo tak wyszło. Chcesz kurczaka? Dobrze, proszę bardzo. Oto twój kurczak. Proszę bardzo.
Przepraszam. A tutaj gracz Kuba Polska Klpy. Tak więc on tutaj sobie robi płotki. No to chyba mu będzie można pousuwać te płoteczki. Patrzcie. Pyk. 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 Dzień dobry. Pyk. 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 Tak jest ładniej. Ale oni mnie znienawidzą. Mi się wydaje, czekaj, on pewnie się trudził, żeby tam się dostać, tak więc może ten ostatni mu jeszcze usuniemy. Tyk. Tyk. Kuba Polska. Ładniej, nie? Nie! No co zrobiłeś? Miałby... No nie, on miał taki plan od początku. Czyli nie postarałem się, no nie. Ja tutaj widzę pana Lawę. I poczekajcie, weźmiemy sobie water i lawa. Dzień dobry. Pan, jak pan się nazywa? Miki Kreto 9, tak? Proszę pana, rekwiruję wodę. Rekwiruję lawę. O, dobrze. Dziękuję. Teraz pan musi przetrwać jakoś inaczej. Dobrze? Proszę pokiwać głową, tak? Oj, smutno mu się zrobiło. Miki. Ale niepotrzebna ci ta lawa, woda. Po co ci to? Po co ci to, Miki Kreto? No niepotrzebne, dokładnie. Tutaj też w złą stronę jest, jest tutaj zrobione. Kurde. Aż spadłem. W złą stronę jest tutaj zrobione wszystko źle. Źle bardzo. Oscarinho. Halo. Jemu chyba, tak mi się wydaje, że jemu nie będzie już potrzebne. Tu. Nie jest ci potrzebna ta farma, prawda? Dobra, ja wiem, że. Ja wierzę, że nie jest. Tak więc. Można ją usunąć. Tak jest lepiej. Dobra. Oj! Pozbieramy. Dziękuję bardzo. Melony możesz sobie zostawić. Ale co? Po co ci to? Po co mu to? Jaka farma? Jaka farma? Ja, jakie farma? Czy ty widzisz? Czy ty widzisz tutaj jakąś farmę? Czy on widzi tutaj jakąś farmę? Ale była. Nie było! Nie było żadnej farmy! Nic takiego! Oscarino, no co ty? Nie było! Ja tylko mu napisałem, że mu plony zebrałem. Oscarino! Oscarino! Bandino! Ale ja tego nie chciałem, ale przecież ja chciałem! Oj, się wkurzy! O, daj mi bacon! Dzięki za bacon. O kurde. Dzięki. 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 Ale nie po to zabijałem. No Oscarinho, przecież chciałeś mi dać bacona. Chciałeś mi dać przecież. No chciał mi dać bacona. Chyba, że to nie on był. Nie, to Frostman chyba był. Ale żartowałem. A, to za późno. Mam bacona na sprzedaż. Kto chce kupić? O nie. Ja za 50 dolców sprzedam. Tanio! A Oscarinho, nie zrzucaj się tylko. Kupię. Okej. O, proszę bardzo. Dobra. Oscarinho kupił. Nie no, oddamy mu te 50 dolców. Nie chcę tego, po co mi to? To nie moje. Dobra. Jesteśmy u Jelenik z Vlog. Może jej porobimy trochę dziury. O, pyk. Pyk. Będzie miała dziurawą wyspę. Proszę bardzo. Ej. Co? Ja ci robię tylko wywietrzniki, żeby się wyspa lepiej mogła przewietrzyć.
Proszę bardzo. Oskarino, weź kiedyś mnie strolu. No to Oskarino, właśnie teraz to się w sumie stało. Moja biedna wyspa. O kurde, aż sam spadłem. Wyspa. No jaka twoja biedna wyspa? Twoja biedna wyspa ma kilka dziurek. Może będzie miała kilka więcej. Przecież nic się nie stało. Tyle dziurek, co to tam? Robię wywietrzniki. Robię tylko wywietrzniki, więc spokojnie. Tyk, 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 tyk. Proszę bardzo. Zrobimy jej dużo wywietrzników, bo ja dbam o po prostu jej wyspę. I to dlatego. Nie dlatego, że jestem zły, czy cokolwiek. Ja po prostu naprawdę dbam o jej wyspę, żeby ona mogła oddychać, bo widzicie, mało zieleni ma, to nie może oddychać ta wyspa. A może po prostu usuniemy jej całą podłogę, wtedy będzie najlepiej już oddychała, tak mi się wydaje. Dobra, o i proszę bardzo, teraz mi się wydaje, misie są w lesie, że ta wyspa nie będzie już miała ciężko z oddychaniem. A co wy myślicie? Ładnie teraz. Dobra, ładnie? Bardzo. Jej! Dobra. Kuba.pl 41321. Dzień dobry. O! Proszę pana, pan nie ma drzwi. Czy jak się pan z tym czuje, że pan nie ma drzwi? Dobrze? Chyba nie. Niedobrze? No jak to? Nie? Pokiwał, że nie. Dobra, to już ci oddaję, proszę bardzo. To były te, prawda? Proszę bardzo. O, proszę, teraz jest dobrze? Dobrze jest? Tak? Proszę kiwnąć. Tak? Dobrze. Dobra, to dobrze, że dobrze. Dobra, słuchajcie, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę. Jeżeli chcecie więcej takich wkurzania graczy. Nie wszyscy się wkurzyli, ale niektórzy pewnie już mieli takie ciśnienie, żeby coś napisać. Tak więc, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym materiale.